Witam serdecznie ze Słonecznej Florydy, Jaśmin z tej strony, a dzisiaj pójdziemy sobie do Disney Store. Disney Store, czyli po prostu sklep Disneya, licencjonowany sklep Disneya, powinnam dodać. To są takie sklepy, to jest taka trochę jakby sieć. One się pojawiają w różnego rodzaju centrach handlowych, galeriach, natomiast no nie w każdej galerii, nie w każdym centrum są. Trzeba sobie po prostu zerknąć, gdzie one występują, ale to nie jest tak, że one są tylko wyłącznie jakby przy tych parkach rozrywki Disneya czy cokolwiek takiego. Jak widzicie, ten sklep jest bardzo fajnie urządzony, ma tam różnego rodzaju jakieś tam zabawki, gadżety na samej górze, to tak trochę wygląda jak takie studio filmowe, bardzo fajna atmosfera. Tam panuje, lecą sobie piosenki z filmów Disneya, muzyka, jest bardzo fajny klimat. Jeżeli chodzi o asortyment, no to widać, że to są głównie dla dzieci różne rzeczy. Są zabawki, są różne figurki, o tutaj z Gwiezdnych Wojen właśnie, są przebrania, pluszaki, zresztą sami zobaczycie, ile tego jest. Jak mówię, to jest głównie dla dzieciaków, ale jeżeli ktoś jest dorosłym fanem Disneya i też by chciał sobie coś kupić, to myślę, że sobie coś znajdzie, czy tam jakąś właśnie koszulkę, czy jakiś kubek, coś tam będzie mógł sobie zgromadzić. Natomiast, no, jak mówię, to jest głównie dla dzieci. Na samym starcie od razu powiem, że jak widzicie, że tutaj jest zatrzęsienie Gwiezdnych Wojen, no to się proszę nie dziwić, oni to bardzo mocno promują i zawsze te sklepy tak mają, że największy asortyment to jest właśnie te filmy, które oni w tym momencie jakby mają w kinach, czy przykładają na nich największą wagę. One tam jest tego będzie jak najwięcej i Gwiezdne Wojny i chyba Moana, czyli te wszystkie rzeczy, które aktualnie wchodzą do kin, ale nie tylko. Jak widzicie, jest tam trochę klasyki, tutaj się zaraz się pojawi właśnie Król Lew, proszę bardzo. Są oczywiście te wszystkie klasyczne jakieś tematy, tylko jest ich po prostu trochę mniej. No wiadomo, że coś w tym momencie wchodzi do kin, no to oni jakby tutaj więcej takich różnych rzeczy rzucają na półki. No tutaj właśnie to chyba o czym wspomniałam, że tu wyszła chyba już ta bajka Disneya, ta animacja, więc tego jest sporo i tutaj już wszystko jest, i ubranka różnego rodzaju, i kubki, i bidony, co tak sobie zażyczycie. Nie ma nam specjalnie za dużo w tym sklepie, przynajmniej w tym konkretnie, nie zauważyłam specjalnie dużo multimediów, więc jeżeli ktoś by chciał sobie kupić jakieś tam płyty z muzyką, czy cokolwiek takiego, to chyba raczej nie tutaj, ale być może to po prostu była specyfika tego konkretnego sklepu. Tutaj na przykład są sukienki dla dziewczynek, jakiś tam księżniczek, nie księżniczek właśnie z bajek Disneya. No, fajna sprawa, jeżeli... Tylko po prostu, jeżeli przyjdziecie tutaj z dzieckiem, to dziecko może dostać po prostu oczopląsu. Po prostu kup, ja chcę. Więc tutaj proszę na to uważać. Ja bym powiedziała, bowiem szczerze, że jeżeli bym była dzieckiem i zostałabym zabrana do takiego sklepu, to prawdopodobnie też dostałabym oczopląsu. No, trudno się zresztą dziwić chyba, nie? Tutaj wszystko takie kolorowe. O, nawet walizki są z jakimiś tam, z księżniczkami Disneya, więc naprawdę tego jest bardzo dużo. Ja tylko taką jedną uwagę chciałam na samym starcie powiedzieć, właściwie jesteśmy w połowie tego filmiku, bo on jest dość krótki, bo sklep w sumie nie był taki duży, że ten sklep, który ja sfilmowałam, on się znajduje w Boynton Beach Mall, czyli w Boynton Beach, to jest na południowej Florydzie, kto tu mieszka, ten wie, i z tego, co ja się doczytałam, to ten sklep się zamyka konkretnie, ten Disney Store, 16 stycznia, czyli na dobrą sprawę są tu różnego rodzaju wyprzedaże, że jeżeli ktoś miałby ochotę coś takiego sobie nabyć, albo sobie ostrzy zęby na jakiś disneyowski gadżet, to mi się wydaje, że po prostu może tu podejść i może coś tam ciekawego wytargować. No jeszcze jest parę dni, bo ja Wam to publikuję, nie wiem kiedy do końca to będę publikować, ale prawdopodobnie coś koło 12 stycznia, więc akurat będziecie jeszcze mieli możliwości, jeżeli oczywiście ogląda mnie ktoś z południowej Florydy. Ale jeżeli nie, a bardzo mu się to podoba i liczy, że znajdzie tego typu gadżety w Stanach Zjednoczonych, jak tu przyjedzie, czy na wycieczkę, czy przeprowadzi się tutaj, to proszę się nie obawiać, tych sklepów Disneya jest dość sporo. Jak mówię, no nie są tak dostępne jakiekolwiek inne sieciówki, tak? Bo to nie o to chodzi, ale mówię, pogrzebiecie, najwyżej sobie dojedziecie gdzieś tam. O, popatrzcie, jaki słodki kubeczek z małej syrenki. Niektóre są naprawdę te gadżety takie zabawne, fajne, jakieś takie pomysłowe. A nie tylko, że włącznie kubek z jakimś tam, z przedstawieniem czegoś tam i do widzenia. Zresztą, umówmy się, sklepy Disneya ogólnie są dość drogie w ogóle, jeżeli chodzi o różnego rodzaju tam, no cały asortyment jest taki drogi, no po prostu za fakt, że to jest Disneya, no to po prostu trzeba zapłacić. Tutaj, z tego co rozumiem, tam jest jakiś kącik dla dzieci, że po prostu można sobie tam przyjść, coś pokolorować, coś tam porysować, że starają się jakoś tam animować po prostu tych swoich najmniejszych klientów, to były gumki do mazania, tylko w takim kształcie, powiedziałabym,
dość zaskakujący. No i widzicie, wszędzie wyprzedaż, bo jak mówię, ten konkretny sklep się zamykał. I dlatego właśnie tak podjechałam na szybko, żeby Wam go pokazać, bo później nie chciałoby mi się tam chyba gdzieś jechać, nie wiadomo gdzie, żeby po prostu filmować jakiś tam kolejny. Nawet nie wiem, gdzie jest oprócz Boynton Beach w inny sklep Disneya, tak w miarę niedaleko mnie. Chyba w Miami albo Fort Lauderdale, też nie jestem pewna. Tutaj są różnego właśnie rodzaju jakieś tam zabawki, co piszczą i grają, jak się coś naciśnie. To jakaś książka była chyba jedna. Książka, komiks, coś takiego. No i ciuchów, olbrzymia ilość ciuchów. Naprawdę można sobie skompletować całą szafę według Disneya z różnego rodzaju zabawek. O, po prostu taka płaszczka, taka groźna, na żyrafie i na wielbłądzie sobie leżała. A to były przytulające się bobry. One, ja nie wiem, co one miały robić. Z zainteresowaniem po prostu tam wcisnęłam to, żeby to jakby wydało jakiś dźwięk albo coś, ale nie wydawało żadnego dźwięku. Znaczy nie wiem, czy to było zepsute. Znaczy ruszało łapką, takie było takie łap. I to było wszystko. Więc spędziłam trochę czasu, jak widać, żeby po prostu to tak pomacać i żeby spróbować zrozumieć, jaka idea za tym stoi. No ale jakby nic się nie zadziało za specjalnie, mimo moich wielkich chęci. Więc albo ta zabawka była zepsuta, albo miała jakieś takie bardzo ograniczone manewry. To chyba są piżamki, właśnie różnego typu tego sprawy, a te koszulki, tam co tam widzicie, co tam pani układa akurat, to one są także dla dorosłych. Tutaj różne takie śmieszne, nawet ciekawe wzory, których po prostu naprawdę dorośli ludzie nie powinni się wstydzić nosić, tak bym powiedziała. Dobra, słuchajcie, to na tyle, bo jak mówię, sklep nie jest duży, więc tam za dużo czasu nie spędziłam. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać, jeżeli jakiś sklep jeszcze z Stanów Zjednoczonych Was interesuje. I jeżeli, mówię, jeżeli jesteście z południowej Florydy, to macie jeszcze parę dni, żeby tam podjechać i zrobić jakieś zakupy, jeżeli was to interesuje. Dobra, to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że będziecie mieć fantastyczny dzionek, buziaczki. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa!